Jak przyjdzie handlarz, to ja mam go w dupie, no co ja mam, kurde. No bo wiadomo, że była spokojna, no pierwsze dwie, trzy noce są zawsze spokojne, można by spokojnie było iść. Chyba, że on nawołuje przez radio i teraz ktoś do nas dołączy. Trzeciego dnia. I zaraz trzeciego dnia kimś pójdziemy wreszcie. A on będzie czuwał nad dzieckiem. Tak może też być. No nic, zobaczymy. A... na razie sobie siądź, Adam, no bo co? Tylko, że teraz już tej nocy może ktoś przyjść, aczkolwiek czwarta? No nie, no mogą. Czwartej już nieraz przychodzili. Piątej, no to zależy. No i tak jak mówiłem, jest jakiś gościu, ale on wygląda mi na sąsiada. Sąsiada. Skąd ty znasz moje imię? A, bo ja na radiu nadaję. Gdzie mam je spadać? No to kurde, to ja... jeżeli to prawda, to ja bym się nie zastanawiał, nie? Ale na pewno nie pójdziemy, bo by był koniec historii. W 3 dni? Spoko. No bez przesady, już leki dostała. Nawet nie patrzyłem w jakim jest stanie, ale na pewno dałaby radę. Aha. No i być może to też fakt. Ciężka decyzja, powiem wam szczerze. Ła. Ostro. No i gościu se poszedł, no. No stary, wiem, że jesteś głodny, ale no nie wiem, ja się boję, kurde, postawić kuchenkę. A może postawimy, zrobimy to jedzenie? Ile mamy wody? Drewno to... może olejemy ten most, jak na razie. No nie wiem, czy... najwyżej po raz kolejny będę powtarzać od zera, ale już by mi się chyba nie chciało. Mamy tyle czasu, no to zrobimy tę kuchenkę cholerną. A jak przyjdzie, kurde, ten, jak on ma... ale nie, to i tak nie ma szans. Jak on miał, kurde, no ten złota rączka, nie? Nie pamiętam, jak on się nazywał, jak miał na imię. Ale on niższym kosztem potrafił zrobić rzeczy. Nie, absolutnie. Wybudować, nie? Ale to i tak by nam nic nie dało, bo brakowało nam 11 aż drobiazgów. Aż tyle on nie zbijał tego. Aż tak dobry to on nie był. Robimy jedzenie, zje Adam, zje Amelia, no i tyle, no. Jak nikt do nas nie dołączy, no to będziemy tu tkwić w nieskończoność. Zaraz zobaczymy, jak ona się w ogóle czuje. Niech on zje.
ciężko chora, kurde. Dostała leki i ona jest dalej ciężko chora. Ja tego nie rozumiem. Powinna już być tylko chora. Potem jest lekko chora i potem, no, już zdrowa, nie? Bardzo zmęczony, no kurde. Właśnie, jak on ma odpoczywać, jak on nie ma łóżka? Chyba zamiast kuchenkę powinienem postawić łóżko. Ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy, czy jesteśmy w stanie zrobić, ale na pewno nie. Właśnie, nie wiadomo, co tu jest priorytetem. Czy postawienie kuchenki i wykorzystanie to, że mamy jedzenie i wodę i zrobienie posiłku, czy postawienie łóżka, bo bez łóżka, no to faktycznie on zaraz padnie, kurde, on trzeci dzień jest na nogach. Dupa, nie mogę postawić łóżka, brakuje nam dwóch drobiazgów i dwa drewna. No i wszystko, no i on zaraz będzie wyczerpany. Coś tam... No bo on się nie może położyć. Jej nie możemy kazać wstać. Nie możemy. Nie ma takiej opcji. Żeby on się położył na chwilę i odpoczął. Czekamy do końca dnia, dlatego że nie wiem, czy ktoś może tu przyjść, czy nie. W ostatniej chwili nagle. No więc czekamy na jakieś zbawienie, no bo ja tutaj no naprawdę nic nie widzę. Co byśmy mogli zrobić? Tutaj wszystko przeszukałem. A my możemy w jakiś sposób w dzień wychodzić może? Nie sądzę. No i co? I nic. To ani drgnie, bo to z drugiej strony jest zabarykadowane. Radio patrzyliśmy? Cały czas to samo mówią. O kawie. I co tutaj jest? Na podłoże leży list. Adamie, choć między nami nigdy się nie układało... Choć między nami nigdy nie układało się za dobrze, nic nie zmieni tego, że jesteśmy braćmi. A, czyli to był chyba brat, ale nie jestem pewien. Byłeś zbyt dumny, żeby zamieszkać ze mną, kiedy zniszczyli twój dom. Ale najwyższa pora pójść po rozum do głowy. Od jakiegoś czasu mówi się o rychłym otwarciu korytarza humanitarnego, tak, czyli to był brat, w którym rodzice z dziećmi będą mieli priorytet. Amelia to nasza szansa na wydostanie się z miasta, nie chcesz jej ocalić? Kompletnie zapomniałem o tym liście, mój cholerny brat. Dobra, tu mamy jeszcze lupę. Aha, dobra, ona coś narysowała. Nie wiem, czy jest to ważne, żeby to sprawdzić, ale ja to o tym wiem. Ja o tym wiem, że tutaj ten... możemy ten most zbudować. Ale co mi po tym? Dobra, no, dzień się kończy. Nikt tu nie przychodzi. Nie wiem, co to jest w ogóle. Czyli kolejną noc zostajemy. Mamy coś cennego do stracenia? W zasadzie już nie bardzo. Dobra, koniec dnia, no nikt już nie przyjdzie, nic nie stanie. I co, dalej nie możemy iść, no. A zatem, dzień czwarty. Amelia... Dni spędzone na bezustannej opiece nad Amelią odcisnęły swoje piętno. Adam zemdlał zwyciężenia. Kiedy odzyskał przytomność, zorientował się, że łóżko jest puste. Amelia zniknęła bez śladu. No to on już się załamie w tym momencie. A
tu nagle mamy? Tu weź kurde ten. No nie wiem, czy brat ją zabrał. Ale dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Nie ma śladów walki. Znała osobę, która ją zabrała. Może po prostu była tak wycieńczona, że nie dała rady. Możemy wyjść, what the heck? Czyli to jest troszeczkę na innych zasadach. To nie będzie taki typowy survival. Ślady stóp dorosłego mężczyzny. Mój brat na pewno, naprawdę to zrobił. Muszę złożyć mu wizytę. Okej. Let's go. Dom brata. Zniszczony blok, lotnisko. Nic nie bierzemy. Wydaje się pusty, ale lepiej dokładnie sprawdzę. Oczywiście, że nic. Żarło. Na dół umiesz zejść? Jak tu się schodzi w ogóle? A tu jest drabina. Dobra, nie widziałem jej wcześniej. Kurde, krata. Lipa. O, jest dużo drewna. Ale i tak chyba niewystarczająco, żebyśmy ten most zrobili. Dobra. Nice. W ogóle jak my możemy dużo rzeczy wziąć? Kurde. Facet jest silny. O ja pierniczę. Kawa. Przede wszystkim. To na żarcie, jak się uda zrobić ten. Broń, no nie. To byśmy sprzedali. Możliwe, że handlarz teraz przyjdzie. To na opał. I chyba tyle, nie? Na razie. To resztę zostawimy. Mhm. Strefa Asterta, listów. Nie znam żadnego z nadawców. W niektórych jest mowa o korytarzu humanitarnym. Może znajdę jakieś wskazówki dotyczące tego, gdzie brat zabrał Amelię. W takim razie zostawiamy książkę, bierzemy drewno i co jeszcze zostawimy? Ten liść. Bierzemy drobiazgi, które nam są potrzebne. To chyba też wywalimy. Albo jedzenie zostawmy, nie jesteśmy aż tacy głodni. A bierzemy drobiazgi. Zróbmy to dziś. Siły rządowe w końcu usłuchały ponagleń ONZ w sprawie otwarcia korytarza. Droga DL1 ma być bezpieczna przez 24 godziny. Wreszcie wydostaniemy się z tego piekła. Spotkamy się tam, gdzie zwykle. Pamiętaj, żeby po drodze zahaczyć o swoją aptekę. Potrzebujemy jak najwięcej lekarstw i opatrunków. Wśród nas jest wiele chorych i rannych, w tym dzieci. Stronę apteki, dobra. No zaraz zobaczymy. Czy coś jeszcze znajdę? Tak. I możemy iść dalej. Ciekawe. Oh yes. Adam wrócił. Myślałem, że od razu pójdziemy do tej apteki. Dobrze. Nie ukradli nam nic. Jestem w szoku. Przybity, zdeterminowany, bardzo zmęczony, głodny. Zobaczmy.
Brakuje nam drobiazgów. Dobra. Dobra. Temperatura spada. Stroje. A. Rząd Graznawi postanowił otworzyć tymczasowy korytarz humanitarny dla cywili z oblężonego miasta Pogoryn. Dokładna data i lokalizacja nie zostały jeszcze podane dla wiadomości publicznej. Więcej szczegółów wkrótce. Coś tu jeszcze mogę kliknąć, zrobić? Nie. Dobra, połóżmy się na razie. Niech on odpocznie i będziemy myśleć później. Później spróbujemy jeszcze to radio tam ponastawiać, czy tam coś jeszcze będzie. Czyli widzicie, gdybym tej kuchenki nie wybudował, no to byśmy już mogli stawiać most, a tak to niestety. Musimy jeszcze gdzieś pójść. No ciekawe. Do apteki. Czyli nowe miejsca tutaj będą. Zastanawiam się właśnie, gdzie teraz w ogóle pójść, nie? Czy to znowu w to samo miejsce i zabrać te resztę rzeczy? No ale tam już nie mamy żadnych drobiazgów. Ani drewna, bo wszystko wziąłem. A my to potrzebujemy właśnie, żeby tutaj ten most cholerny zrobić. Tylko zmęczony, a w dalszym ciągu musimy się przespać jeszcze. Oj. A może to przyspieszę? Już nie będziemy, kurde, wiecie, patrzeć, jak się nic nie dzieje, nie? Raczej tak zrobię, ile nie zapomnę.
Dobra. No więcej szczegółów wkrótce, no to wiem. To wiemy już. W najbliższych dniach będzie ciepło i bezchmurnie. Wymarzona pogoda na spacer w parku, no na pewno. To już nic, dobra. Skoro więcej szczegółów będzie wkrótce, no to dowiemy się wkrótce. Zakończmy ten dzień, bo to nie ma sensu dłużej tutaj czekać. Apteka. Zniszczony blok. W tej okolicy mieszkali kiedyś moi dobrzy znajomi. Jeśli nadal tu są, może będą coś wiedzieć na temat Amelki. Lotnisko. To będzie nie ten. Zachować ostrożność, będzie niebezpiecznie. Jest ta apteka. Mojego brata prawdopodobnie zahaczy o nią w drodze do korytarza. Jeśli Amelka z nim jest, być może ich tam znajdę. Nie sądzę. Materiały niewiele, leki niewiele, części niewiele. Kurde, no. Nie wiem, gdzie tu iść. No dobra, pójdźmy do tej apteki. Aj, karamba. Musimy górą wejść. Nie pisało, że jakieś niebezpieczeństwo, czy żeby być ostrożnym. Więc mam nadzieję, że nie ma tu nikogo. Błotniste ślady butów dorosłego mężczyzny. Ktoś niedawno był albo nadal jest. Na dół za bardzo nie chcę schodzić, bo jak tam zejdziemy, nie wiadomo jak to wejść z powrotem na górę. Niewiele, kurde, materiałów niewiele. Tu patrzcie, ile tego tu jest. Oni pisali, że niewiele. No to nie mogę przejść? Muszę spróbować z drugiej strony, okej. Czyli musimy zejść na dół. Opakowanie medyczne, strzykawki, opatrunki. Ktoś się śpieszył, rozpaczliwie czegoś szukając, co tu się stało. Znowu miś, nie bierzemy. Ślady mężczyzny, czyżby mojego brata? Albo dobra, weźmy, bo generalnie tego misia można jeszcze obchnąć nawet u tego. Kolejne ślady będą jakieś. O, leki. To ciało mojego brata. Ktoś najwyraźniej go zadźgał. Ani śladu po Amelce. Czyżby ktoś ją zabrał? Tylko dokąd? Muszę się dowiedzieć. Kurde, to ja nawet nie widziałem, że tutaj jakieś zwłoki leżą. Ślady prowadzą na górę. Są też plamy krwi. Dobra, odblokujmy sobie najpierw te drzwi. Tutaj zobaczymy ślad i idziemy dalej na górę. Ktokolwiek to tu był, poszedł w kierunku drzwi na tylną alejkę. Tu nie ma na pewno nikogo.
Weź wszystko, zaraz będziemy, kurde, się zastanawiać, co wziąć, a co nie. No, bo wszystkiego nie możemy wziąć. Kurczałkę. Może zamiast tego wodę? No nie, na razie nie. Najwyżej wrócimy po tę wodę, no nie wiem. Safe został otwarty siłą. To ewidentnie kradzież. No i tyle, nic więcej tutaj się nie dowiedzieliśmy. Sprawdźmy jeszcze z tej strony. A, tutaj. Drzwi są otwarte, a na klamce jest krew. Muszę się rozejrzeć po alejce na tyłach. Środek krwi prowadzą do alejki w kierunku stacji benzynowej i szkoły Amelki. Stacja benzynowa mieści się przy drodze wylotowej z miasta. Żołnierze nikogo raczej nie puszczają, ale jeśli ktoś udał rodzica z konającym dzieckiem, kto wie. Szkoła jest teraz zamknięta, ale podobno po bombardowaniach zamieszkali tam jacyś ludzie. Może ktoś z nich porwał Amelkę. Czyli tam będziemy mieć wodę do ewentualnego jeszcze zabrania. No i tutaj mamy pełno drewna. Kurde, no. Nie no, spadamy. Adam wrócił. Dobrze.